Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Chorzy, to oczywiście kolejny odcinek Obcy Izolacja. Cóż, moi drodzy, jesteśmy na tak zwanej stacji tranzytowej naszej stacji kosmicznej Sewastopol. Wydaje mi się, że w tym momencie stąd możemy wezwać kolejne wagoniki, które zabiorą nas inne części stacji. Ja jak na razie chciałbym sobie wyeksplorować samą stację. Całkiem interesująco wyglądają te drzwi zamknięte od środka, z ciałem leżącym po drugiej stronie. Może powoli spróbujmy pójść tędy. Wydaje mi się, że te korytarze mogą się gdzieś łączyć. Okej, jak na razie cisza, spokój. Po dramatycznych przeżyciach, do których doszło w poprzednim odcinku, niestety straciliśmy Axela. Tak się spodziewałem, korytarze się łączą. W tym momencie raczej nie możemy stąd wyjść. Martwi mnie trochę fakt, że w tym momencie możemy chować się w niektórych ze skrytek. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że ktoś lub coś będzie chciał nas tutaj dorwać. Rozumiem, że mogę zdjąć blokadę. Raczej nie widzę tutaj nic innego, co moglibyśmy sprawdzić. Staram się oglądać ściany na wypadek, gdyby były w nich szyby wentylacyjne. Przeszukajmy jego ciało. Element B, czymkolwiek jest, środek spajający oraz apteczka. Próbujmy zdjąć klamrę. Nie jestem do końca pewien, dlaczego ta klamra tutaj jest, skoro można wejść od drugiej strony. Próbujmy więc sprawdzić drugą stronę naszej stacji. Jeżeli tam nic nie znajdziemy, no to cóż, prawdopodobnie przywołamy któryś z wagoników i po prostu pojedziemy w inną część stacji. Na wszelki wypadek spróbuję się skradać. Tutaj sprawy raczej wyglądają podobnie, chociaż mamy przejście. Ja sobie na początek sprawdzę drugą stronę korytarza. No dobra, naprawdę przydałby mi się palnik plazmowy. Wydaje mi się, że tutaj raczej nic nie znajdziemy. To oczywiście brak dostępu. Nie widzę nigdzie terminala, który mógłby mi podpowiedzieć kod do tamtych drzwi. Cóż, spróbujmy przejść tędy. Okej, tutaj zdecydowanie sprawy wyglądają troszeczkę inaczej. Jednak jest przejście. Kolejne zamknięte drzwi. Wydaje mi się, że skoro przenieśliśmy się na inną część stacji, to raczej będziemy mieli troszeczkę spokojniejszy gameplay. Pozostawiliśmy ksenomorfa gdzie indziej. Okej. No dobra, spróbujmy kanały. Oprócz tego mamy też drzwi, które znajdują się gdzieś po mojej lewej stronie. Na wszelki wypadek włączmy latarkę. Tutaj raczej się nie przedostaniemy. Możemy przejść tam. Staram się nie używać latarki ciągle, ponieważ przydadzą mi się w przyszłości na pewno baterie. Okej, rozumiem, że wróciliśmy do tego samego przejścia, gdzie byliśmy. Czy to oznacza, że powinniśmy iść tam? No cóż, spróbujmy. O fuck. Nie wiem, do czego służy sterowanie awaryjne. Czy powinienem to zamknąć? Okej, widzę osobę po drugiej stronie pokoju. Jak? What the... Jak? Co? Fuck! Jakim cudem ona mnie zauważyła? Gdzie ona jest? Okej, dobra, lepiej się schowajmy, zamiast zastanawiać się, gdzie ona jest, ponieważ ona kogoś wołała. Tutaj raczej jest bezpiecznie. Wydaje mi się, że jedyne wejście, do którego mogła pójść, jest na górze. Jak na razie jej koledzy chyba nie przychodzą. Nie wiem, czy chce się chować pod biurkiem. Przynajmniej na razie. Próbujmy poszukać wszystkiego. W razie gdyby oni wrócili, mogę zawsze schować się pod biurkiem, tak przed chwilą. Części, etanol.
Nie możemy wziąć więcej części niestety. Mamy kolejny identyfikator. Amunicja do rewolweru. Czy to znaczy, że będziemy mieli w przyszłości rewolwer? Dobra, nie chcę apteczki. W tym momencie po uderzeniu lewym klawiszem myszy, nawet jeżeli mamy racę w ręku, to broń przełącza się na młotoklucz. Raczej jesteśmy w tej chwili bezpieczni. Wydaje mi się, że oni raczej tutaj nie wrócą. Ray, listen to me very carefully. I want you to leave work now. Collect Claire, pick up the cat and head home. We need to find some place safe till Seegson sends a ship. I saw the guy from down the hall. I can't remember his name. The one in the dirty baseball cap, weird smell. He had something in his coat. I think it was a gun. He just looked right through me. Don't talk to anyone. Don't tell them where you're going. I'll meet you as soon as I can. No dobra. Rozumiem, że on spotkał kogoś, to prawdopodobnie rozpoczynał jakiś bunt. Być może jednego z ludzi, których właśnie spotkaliśmy. Tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że oni raczej tutaj nie wrócą. Ponieważ jeżeli mieliby wrócić, wróciliby już do tej pory. Ja postaram się skradać tak czy inaczej. Zobaczmy, co możemy zrobić dostępem do modyfikacji. Okej, możemy przesłać energię do systemu nagłośnienia, do oczyszczania powietrza, bądź do bramy na dole. Rozumiem, że w tym momencie energia jest przesłana do bramy. Próbujmy może oczyszczanie powietrza? No nie, nie o to mi chodziło. Nie do końca wiem, co miałoby nam to dać. Oprócz tego, że nagle zrobiło się strasznie parnie, co sprawia, że prawdopodobnie będę mniej widoczny, będę w stanie się ukrywać, jeżeli oni wrócą. Może być całkiem ciekawa opcja. Mamy kolejny szyb wentylacyjny, który sprawdzę sobie za moment. W nim zawsze możemy się ukryć. Tak jak powiedziałem, w tym momencie możemy troszeczkę zluzować, jeżeli chodzi o ukrywanie się, ponieważ zostawiliśmy ksenomorfa po drugiej stronie stacji. Jedynie co może nam zagrażać, to oczywiście ludzie. Wymagany kalibrator, ok. Przypuszczam, że nasi przeciwnicy mogli wyjść tamtędy. Ewentualnie gdzieś tutaj. Na wszelki wypadek spróbujemy się skampić. Ewentualnie uciekli po prostu tamtędy. Jak na razie nie widzę nic, co moglibyśmy tutaj zrobić. Dobra, wydaje mi się, że wyłączę bramę. Próbuję włączyć oczyszczanie powietrza. Co tak jak powiedziałem, prawdopodobnie pomoże nam w ukryciu się, jeżeli oni wrócą. Przez moment myślałem, że brama była otwarta. Ewentualnie mogę iść sprawdzić, co dzieje się przy bramie, ponieważ ona starała się coś tam zrobić. Tędy raczej nie wyjdą, ponieważ musielibyśmy przywrócić zasilanie. Dobra, wygląda na to, że starała się otworzyć bramę. No okej, mamy kalibrator. O fuck, okej. Rozumiem, że oni wracają. Zaglądnijmy, skąd idą. Czy idą stamtąd? Okej, idą stamtąd. Jeden jest tam. Spróbuję zaś go od tyłu. Rozumiem, że wszyscy schodzą na dół. Jeżeli wszyscy schodzą na dół, jest mi to jak najbardziej na rękę.
ponieważ powinienem być w stanie przejść obok nich i ewentualnie dojść do drzwi, którymi oni by wyszli. Fuck, okej, tam jest gość, który czeka. Chyba mnie zauważył, fuck. Tutaj czysto. Nie wiem, czy powinienem czekać. Tutaj raczej nikt nie idzie. No dobra, chyba odchodzi. Spróbujmy wejść do środka, schować się za ścianą. Rozumiem, że on sobie... Fuck, okej. Fuck, chyba wraca. Spróbujmy go zaatakować. Dobra, nie żyje. Przeszukajmy szybko jego ciało. Czy ktoś do mnie strzelał? Fuck. Okej, brama jest otwarta. Nie wiem, czy powinienem biec. Rozumiem, że oni zaraz za mną przyjdą. Fuck. Come on. I'm not going down there. No way. She's got your hack tool. It didn't work. We'll find another way up. We've been here too long already. Okej, rozumiem, że oni nie schodzą na dół. Próbuję zaglądnąć, czy oni tam na mnie czekają, czy po prostu odeszli. Fuck, chyba czekają. Dobra, raczej stąd nie wyjdziemy. Musimy iść tylko i wyłącznie na dół. Nie wiem, co może na mnie czekać na dole. Nie jestem do końca pewien, czy oni w końcu zaczną iść w dół, czy powinienem czekać tutaj, czy raczej uciekać po prostu na dół. Zabierzmy mapę. Wydaje mi się, że trochę nam się oberwało. Ja na wszelki wypadek użyję apteczki. No okej, nie chcę tego, chcę apteczkę. Mamy apteczkę. Nie do końca wyglądało to jak apteczka, bardziej jak jakiegoś rodzaju adrenalina. Niemniej jednak, moje zdrowie poszło do góry. Okej, wygląda na to, że oni po prostu będą tutaj na mnie czekać, więc ja raczej muszę stąd uciekać. Nie zejdą na dół, tak jak powiedzieli, ale też nie zamierzają odsunąć się od drzwi. Nie wiem, czy jest ich tutaj więcej. Fuck. Okej, Sewastopol jest co najmniej epicko ogromny. Rozumiem, że cień jest nasz bądź przelatujących tutaj szczątków samej stacji. Próbujmy powoli zejść na dół. Nie jestem do końca pewien, czy powinienem się martwić z faktu, że oni nie chcieli tutaj zejść. Czy nie zeszli z jakiegoś powodu? Tak jak powiedziałem, w tym momencie obcy, czy jak go zasadniczo nazywam, ksenomorf, powinien być gdzie indziej. Przejechaliśmy tak zwanym tranzytem, więc jesteśmy na samej stacji. Powinien być daleko stąd. Powinien. Fuck! Praktycznie każde skrzypnięcie sprawia, że zaczynam się bać. Wydaje mi się, że cała grupa poszła na górę, więc raczej jesteśmy tutaj bezpieczni. Nadal jednak będę się starał chodzić powoli i dokładnie. W końcu mamy rewolwer. No okej, szanse się definitywnie wyrównały. Dodatkowo karta dostępu. Nie do końca wiem, do czego ona służy. Niestety nie możemy uruchomić Karnaka, czyli naszego komputera tutaj, ponieważ nie ma wystarczającej ilości energii. To by było chyba na tyle, jeżeli chodzi
o rzeczy, które możemy tutaj zebrać, spróbujmy sprawdzić drugą stronę tego poziomu. Raczej nie możemy przejść tędy. Okej, drzwi definitywnie zamknięte. Możemy sprawdzić tunele. Za każdym razem obawiam się, kiedy widzę ciemny, długi tunel. Chociaż wydaje mi się, że to jest jeszcze nie pora, żeby zaatakował nas obcy bezpośrednio. Wróciliśmy do tego samego miejsca. Próbujmy pójść w tą stronę. Same dźwięki przyprawiają mnie o dreszcze. Czy wyszliśmy w tym momencie za drzwiami? Niestety nie, wyszliśmy centralnie przed drzwiami, które są zamknięte. Ewentualnie możemy iść tędy. No dobra, błędne urządzenie. Rozumiem, że urządzenie, które zebraliśmy przy bramie w tym momencie jest w stanie otworzyć te drzwi, jeżeli tylko będziemy mieli odpowiednią kartę. Nie do końca wiem, gdzie teraz powinniśmy iść. Nie możemy raczej wrócić, ponieważ tam jest grupa ludzi, którzy chcą nas zabić. Moglibyśmy spróbować powalczyć z nimi naszym rewolwerem. Nie wiem, czy tutaj na ścianie nie ma kolejnego przejścia. Okej, zamknięte drzwi. Okej, rozumiem. Zebraliśmy kartę, więc możemy wejść do środka. W tym momencie czuję się trochę bezpiecznie, jeżeli chodzi o ludzi, ponieważ mamy rewolwer. Raczej nie będziemy w stanie zastrzelić nim obcego, ponieważ o ile mi wiadomo, on nie może zginąć. Identyfikator. Oprócz tego... What the fuck? Przez moment chciałem powiedzieć nic ciekawego. Rozumiem, że jest to... Android? Nie, to chyba człowiek. Zabierzmy wszystko, łącznie z detonatorem. Oraz planem, jak zbudować granat hukowy, wersja pierwsza. Tutaj raczej nie będziemy w stanie wejść, ale możemy wejść w tamtą stronę. Na wszelki wypadek przeszukam sobie wszystko. Środek pajający. Dobra, wejdźmy do środka. What the fuck? Okej, nie za bardzo wiem, co w tym momencie mam robić. Rozumiem, że za moment do tego pokoju ktoś wejdzie. Nie wiem, czy powinienem próbować się bronić, czy raczej czegoś szukać. Dobra, spróbujmy użyć jedynej zielonej rzeczy w pokoju. Okej, rozumiem, że są to szafki. Czegoś szukamy. Raczej nic tutaj. Następna. Tej też nie. No okej, to była ostatnia. No dobra, coś mamy. Jest karta danych. Rozumiem, że w tym momencie zyskaliśmy dostęp do dużo większej przestrzeni. Let's try this.
Okej. Hakowanie drzwi. Rozumiem, że musimy wybrać odpowiedni symbol. Bardzo interesujący sposób hakowania. Dobra, spróbujmy się stąd wydostać jak najszybciej. Nie wiem, czy te drzwi także muszą zostać w tym momencie zhakowane. No dobra, jak na razie cisza, spokój. Wygląda na to, że jesteśmy w pułapce. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się ciepło i jak zawsze do usłyszenia następnym razem. Cześć!